Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie. Zagadkowe obiekty. Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć. Tajemnicze istoty. Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Budzi mnie skrzypienie drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj! Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Mówią Świadkowie, czyli audycji, w której prezentowane są wybrane najciekawsze relacje o spotkaniach z nieznanym, jakie docierają do Radia Paranormalium. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios. W tym odcinku szykuje się mała uczta dla fascynatów ufologii, bowiem dziś poznamy wybrane relacje o obserwacjach UFO i zdarzeń łączonych z tym fenomenem. Jak to często w tej audycji bywa, dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostaną wybrane relacje nadesłane drogą tekstową, w drugiej natomiast wysłuchamy kilku rozmów telefonicznych. Uprzedzam, że dziś przydadzą się słuchawki, bowiem nasi dzisiejsi rozmówcy prosili, aby zmienić im barwę głosu. Ja tradycyjnie podczas premiery każdego odcinka Mówią Świadkowie staram się dyżurować przy naszym radiowym telefonie, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby tą drogą podzielić się jakąś interesującą relacją związaną z UFO i nie tylko, to zapraszam do kontaktu. Dodam jeszcze tylko, że premiery są oczywiście zapowiadane z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych, a podczas odsłuchu z serwera radiowego premiery są opatrzone stosownym dopiskiem na pasku tytułu. Pozwolę sobie teraz przypomnieć dla Państwa wszystkie kontakty do Radia Paranormalium. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. radio.paranormalium.pl. Numer gadu-gadu 3608-8002, 3608-8002. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl, radio@paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. A więc teraz przechodzimy do prezentacji wybranych relacji nadesłanych drogą tekstową. Obserwacja szybko przelatującej kuli światła nad Anglią. Relacja nadesłana do serwisu uforelacje.pl 24 maja 2022 roku. Witam. Od lat mieszkam w Anglii. Na co dzień jeżdżę ciężarówką. Generalnie zawsze staram się obserwować świat z owej ciężarówki, a szczególnie lubię patrzeć w niebo.
Patrząc w to niebo, nieraz widziałem coś niezwykłego, ale zwykle było to bardzo daleko, bardzo słabo widoczne lub zaistniałe w mgnieniu oka. Tym razem ostatniej zimy wieczorem, gdy było już po zmroku, gdzieś w grudniu 2021 roku, wychodząc z ciężarówki w miejscowości Immingham w hrabstwie Lincolnshire, jak to odruchowo zwykle czynię, spojrzałem w górę. Tego wieczoru były ciężkie, niskie, deszczowe chmury, wręcz odbijało się od nich światło pobliskich domów, gdzie mnogość oświetlenia zanieczyszcza światłem okolice. W momencie, gdy spojrzałem ponad siebie, pod kątem niemal 90 stopni od mojej prawej strony pojawiła się szybko lecąca kula światła, świecąca jednostajnym jaskrawym światłem. Od razu skojarzyło mi się światło, jakim świeci Syriusz, z tym, że ta kula leciała pod chmurami, które były maksymalnie 200-300 metrów nade mną. Kula przeleciała, jak wspomniałem, od prawej do mojej lewej, nie skręcając ani nie zmieniając prędkości. Trudno określić mi prędkość, ale kula była widoczna około 3-4 sekundy. Przemierzyła pół szerokości widzianego przeze mnie nieba, znikając gdzieś w oddali między słupami z lampami i zabudowaniami portowymi. Było tam wiele źródeł światła, więc nie byłem w stanie określić, co się z nią stało. Kula była wielkości 5 złotówki, trzymanej na wyciągnięcie ręki przed siebie, a więc nie była małym obiektem. Nie było słychać żadnego dźwięku. Z uwagi na niski pułap chmur wykluczam gwiazdy, samoloty czy inne satelity. Było to za duże i zbyt nisko lecące. Na pewno nie był to także dron. Znam się na tak zwanych aparatach latających i wiedziałbym, że to coś naszego, ludzkiego, lecz ta kula była czymś niezwykłym. Mam wrażenie, że przeznaczonym dla moich oczu. Obserwacja UFO w okolicach Głogowa w województwie dolnośląskim 2 lipca 2022 roku. W godzinach popołudniowych leżeliśmy z mężem na tarasie. Siesta. Na niebie były pojedyncze, malutkie chmurki, pogoda piękna, jasne, błękitne niebo. Nagle wzrok mi się zaostrzył, bo widzę na niebie coś dziwnego. Najpierw leciał jakiś pojedynczy, srebrny obiekt z południa na północ. Trochę się nakręciłam, ale pomyślałam, że to samolot, choć jak na samolot był zbyt kulisty. Mąż nie widział tego. Później na niższym pułapie leciała seria ciemniejszych punktów, były w kolorze ołowianym, wydawały się być trójkątami. Jednego z nich zobaczył mąż. To była gdzieś godzina 17:45-18. Zajęłam się swoimi sprawami, ale myśl o tym, co wiedziałam, nie dawała mi spokoju. Mija godzina. Leżąc dalej na leżaku, patrzyłam w błękit nieba i to, co zobaczyłam, spowodowało, że ruszyłam z niego razem z tym wszystkim, co stało na stojącym na przeszkodzie stole. Oto, co mnie ruszyło z leżaka. Godzina około 18:45. Widzę lecący z północnego wschodu na południowy zachód klucz białych obiektów. Piękne, błyszczące, biało-srebrne kule. Leciały ułożone w ptasi klucz. Naliczyłam ich 7. Leciały spokojnie, majestatycznie. Gdy kawałek tak przeleciały, dostrzegłem jeszcze na środku ostatni, zamykający klucz na końcu. Później jeszcze jeden już na samym końcu, w większej odległości. Nagle przestały lecieć w szyku, zaczęły się kręcić wokół siebie. Pamiętam, że zaczęło się od tego, że ten przedostatni zamykający klucz doleciał do przedostatniego światełka z prawego skrzydła i zaczęły wokół siebie tańczyć. Później z klucza zrobił się wiatrak, leciały nierówno, zachowując to samo tempo. Znikały po kolei i tyle je widziałam. Były bardzo widoczne, mocno odbijały światło słońca, ale mąż nie zdołał zobaczyć ani jednego. Dziwne, obiekty przecież były tak wyraźne i duże. Nigdy w życiu takiej floty nie widziałam. Marzyłam właśnie o tym, żeby zobaczyć coś w dzień. Nie będę się wdawać w dyskusję, czy były to drony, czy też nie, ale wrażenie było piorunujące. Później, uzbrojona w aparat, nie dostrzegłam już niczego. Kula światła śledzi samochód. Zdarzenie z 2014 roku. Nocą z 1 na 2 lutego 2014 roku wracałem samochodem z odwiedzin u mojej dziewczyny.
Około godziny 1:54, znajdując się na trasie Tuchola-Żarska Nowogród-Bobrzeński w województwie lubuskim, na kompletnie pustej drodze zauważyłem we wstecznym lusterku mały jasny punkcik, który zbliżał się do mnie z dość dużą prędkością. W pierwszej chwili myślałem, że to motocyklista, co mnie zdziwiło, ponieważ warunki na drodze nie były zbyt dobre. Mimo dodatniej temperatury plus 3 stopnie Celsjusza, asfalt był pokryty błotem pośniegowym. Chcąc zrobić mu miejsce, zjechałem na bok, światło nadal jednak mknęło prosto w moją stronę. W pewnym momencie światło zatrzymało się tuż przy tylnej szybie mojego samochodu i pozostało na dużej wysokości. Było to światło koloru śnieżnobiałego i było ono tak intensywne, że bardzo mocno oświetlało kokpit auta. Zmieniłem bieg, przyspieszyłem z około 65 do 140 km na godzinę, a światło zachowywało się tak, jak gdyby było przyklejone do szyby, ani drgnęło. Zaczęło mnie wymijać z lewej strony w taki sposób, jak gdyby ktoś obchodził auto. Światło raziło mnie w oczy tak mocno, że bałem się, że wypadnę z drogi. Nagle w pewnym momencie kula światła gwałtownie odbiła w bok w stronę lasu, rozświetlając drzewa. Gdy tylko dojechałem do domu, natychmiast zadzwoniłem do dziewczyny i opowiedziałem jej o całym zdarzeniu. Spodziewałem się, że mnie wyśmieje, jednak wcale tym zdarzeniem nie była zdziwiona. Stwierdziła, że jadąc skuterem w tym samym miejscu również widywała coś takiego. Raz widziała to bardzo blisko. Opisała to jako dużą szklaną kulę, jak gdyby bańkę, wewnątrz której znajdowało się jarzące się jasne światło. Sam nie mam pojęcia, co to było. Przytrafiło mi się po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni. Obserwacja UFO nad Kamionną w województwie małopolskim 31 lipca 2020 roku około godziny 9:10. Przy wysiadaniu z samochodu zauważyłem na niebie obiekt. Byłem pewny, że właśnie trwa przelot śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, ponieważ przez chwilę widać było kolor żółty wpadający w pomarańczowy. Moją uwagę zwrócił dziwny fakt, a mianowicie to, że nie było słychać odgłosu pracy silnika, więc zacząłem się bliżej przyglądać. Obiekt był oddalony, więc nie mogłem jednoznacznie określić jego kształtu, ale wyglądało to tak, jakby walec kręcił się wokół swojej osi i przez tą rotację wyglądał raz jak okrąg, a raz jak walec. Na początku był koloru żółto-pomarańczowego, a później ciężko określić, taki bezpłciowy, jak metaliczny, coś w ten deseń. Przelatywał z zachodu na wschód. Prędkość przelotu typowa dla lotu śmigłowca. Jedyne logiczne wytłumaczenie obserwacji to to, że mógł to być balon. Musiałby jednak poruszać się w strefie silnego wiatru, żeby uzyskać taką prędkość przelotu. Pozostaje jeszcze kwestia dziwnej rotacji. Na mapie zaznaczyłem linią koloru czerwonego kurs przelotu oraz niebieską kropką miejsce obserwacji. Od młodości interesuję się zjawiskami paranormalnymi, co nie czyni ze mnie wiarygodnego świadka, lecz na co dzień pełnię służbę w Państwowej Straży Pożarnej i dlatego chciałbym zachować anonimowość. I to już wszystkie relacje tekstowe przygotowane do dzisiejszego odcinka. Po krótkim przerywniku przejdziemy do prezentacji wybranych nagrań rozmów ze świadkami, którzy postanowili do Radia Paranormalium zatelefonować. Słyszymy się ponownie już za chwilę. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl. Mówią, że wejść do archiwum jest
Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Dwa miesiące temu był drop prowadzący do pewnego radia, że ktoś o tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. www.paranormalium.pl. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Drugą część dzisiejszej audycji rozpoczniemy od prezentacji zdarzenia, do którego doszło w miejscowości Słupca w województwie wielkopolskim w lipcu 2020 roku. Przypominam o słuchawkach, gdyż wypowiadający się w dzisiejszym odcinku świadkowie prosili o zmianę barwy głosu. Powiem tak, nie pamiętam dnia, około 2,5 roku temu, lipiec, ładny, piękny dzionek. Świadków obserwacji czterech łącznie, z czego ja się przyznaję, że mam najlepsze oko, bo obiekt, który widziałem, była to ledwo widoczna kropeczka, niemal niewidoczna kropeczka na niebie. Jaka to była miejscowość? Słupca, Wielkopolska. Kierunek przesuwania się obiektu z północy na wschód, obserwacja prawie 20 minut. Obiekt się przemieszczał absolutnie jednoliniowo, równo, jak szwajcarski zegarek. To nie było chaotyczne, to nie było nieogarnięte, to po prostu był lot jednostajny, prostoliniowy, absolutnie. Z takich najważniejszych rzeczy. Dlaczego spostrzegłem? Pomarańczowe światło, dzięki któremu to spostrzegłem. Pomarańczowe światło pojawiało się i ono wnikało, ale to było tak, że w czasie przemieszczania się tego obiektu to światło było jakby spowodowane albo obracaniem się obiektu, albo zasłanianiem części świecącej w tym obiekcie. Bo to nie było światło odbite, bo miałem światło od zachodu i natężenie tego światła i pulsacja tego światła były przez cały czas obserwacji niezmienne. A jeszcze przyznam, że 30 lat mieszkałem koło Pawidza. Od 15 roku życia się do astronomii. No i też pewne rzeczy, no nie mówię, że jestem wszechwiedzący, ale pewne rzeczy też no już nie wiem, czy doświadczenie, ale pewnego rodzaju wiedza też jest. I teraz tak, co było najciekawsze? Domownicy podali mi lornetkę, nawet przez lornetkę było słabo widać mocno, ale zasada była taka, że to nie było, obiekt nie był podłużny, nie był trójkątny. Było to kuliste, jednoczęściowy obiekt, kulisty i on się jakby kręcił wokół własnej osi i jeszcze się bujał na bok, jak w precesji, tak jak jest ruch precesyjny Ziemi. On się jeszcze kołysał. I to było z takich istotnych rzeczy, że to światło, które się pojawiało, to ono było dłużej niewidoczne niż widoczne. Właśnie o to mi chodzi, że dłużej było go nie widać niż widać, bo było przysłaniane na około 6-7 sekund. To było intensywne pomarańczowe światełko. Mówię, nie wiem, czym było spowodowane jego gaśnięcie i pojawianie się właśnie, nie? No tak to mogę scharakteryzować. Nie był to satelita, nie był to samolot, nie była to żadna stacja kosmiczna, nie było to nic znanego po prostu. Jaka to była wtedy pora dnia? 16 po południu lipiec. No to jeszcze dosyć mocne, dosyć jasno było to, raczej satelity można wykluczyć, nie byłby tak widoczny chyba. Ja wiem, jak nocy satelity widać, to tylko wieczorem, jeszcze jak odbijałem światło przez moment, tak, przez tą swoją powierzchnię tam. Tak dalej. Zresztą pan wie, o co chodzi. Światło odbite na moment, satelita przelatuje, światło się, odbicie kończy i satelita gaśnie. Tutaj mówię, cały czas równoteńki, szwajcarski zegarek, nie? Błysk, zanik, aż do końca obserwacji. Aż mi zniknęło po prostu z lornetki w oczach po prostu. Także jest to
ciekawy obiekt, bo no, różne rzeczy ludzie widzą, ja wiem, ale takiego obiektu ja bym się sam osobiście nie spodziewał. Ja nie mówię, że wiem, co to było, bo nie wiem, co to było. Czy... A jeszcze kwestia wysokości. Ja miałem wrażenie, że to jest piekielnie wysoko. Bo jak samolot leci na 10 km, to jak wiem, że on leci na 10 km, leci 1000 na godzinę i ja wiem, jak on się przemieszcza. Ale to było zupełnie, zupełnie wysoko i mówię, no obserwacja... Około 20-minutowa, ale ja też nie widziałem od samego początku, od horyzontu północy do końca, do wschodu. Ja już widziałem od momentu, w którym mogłem to wzrokiem wychwycić, czyli już... Znaczy już ten obiekt musiał tam, że tak... Musiał być, tak? Tak, zanim ja go oczywiście wyhaczyłem wzrokiem, nie? No oczywiście. No pan był pierwszym, którego zauważył, prawda? Tak, byłem pierwszym. Zresztą ja panu powiem tak, oko mam bardzo wyczulone na takie rzeczy. Bo nie umknie mi nic, także no nie umknie, po prostu jestem obserwatorem nieba i tam takie rzeczy nie umknie po prostu. Znaczy akurat no, miałem szczęście zaobserwować, zdarzyło mi się. Rozumiem, że pozostali świadkowie też to widzieli, czy wy jakoś później wymienialiście się może spostrzeżeniami, jakąś interpretacją, co to mogło być? Nie byli zainteresowani interpretacją, głównie ja tutaj interpretuję, przepraszam, po swojemu i według swojej jednej doświadczenia, czy myśli swojej właśnie. Rozumiem, że ten obiekt nie wydzielał żadnych dźwięków, po prostu sobie przelatywał tak po cichu. Absolutnie żadnych dźwięków. Nic, bezdźwiękowo, zresztą samolotu na 10 km nie słychać, ale co to mówił w obiekcie, no być może na takiej wysokości, bo ja nie jestem w stanie, nie miałem punktu odniesienia co do wysokości, nie? Ale to samo wrażenie, że to jest piekielnie wysoko, tam się kontury już dosłownie za widoczności załamywały. To była granica widoczności niemal. I to nawet lodnicki, nie? To musiało być faktycznie, no być może wysoko. Mówię, no, wie pan jak to jest z tymi obiektami, no nie idzie porównać punktu odniesienia, nie ma do wielkości jakiejś tam do obiektu i nie idzie powiedzieć, jak to jest wysoko, jak on szybko leci i jaką ma wielkość, tak? No nie ma, no. To jest właśnie to, nie ma odniesienia w przestrzeni. No, można się domyślić tylko, że jest duży, skoro go jeszcze widać na takiej wysokości, prawda? Tak, no dokładnie. No i prędkość dla mnie teoretycznie powolna, ale tam była duża prędkość. Oczywiście, że to była duża prędkość, bo wraz z wzrostem wysokości, no to wiadomo, że prędkość, widok z ziemi, no wydaje się, że to leci wolna, to wcale wolno nie leci. Także tutaj pewne mechanizmy też w nami. I nie jestem już, mówię, taki zielony. Jeszcze jedna, tak jak mówię, mam tutaj pobyt teraz 25 km od siebie. Wcześniej mieszkałem 7 km przez jezioro Giewartowskie, tam przez Połowickie miałem 7 km. Napatrzyłem się przez 30 lat dosyć na to wszystko, także różne obiekty faktycznie latały i zdobywało się też doświadczenie, wiedzę, no nikt mi nie... Już mówię, że to był samolot, tam, bo nie był, no, po prostu. No, znajomość tych obiektów, tej szeroko rozumianej latającej techniki wojskowej, no, dodaje wiarygodności takiej obserwacji, wiadomo. Ale z drugiej strony, jak panu powiem tak, kwestia rozróżnienia ziemski, niepoważniemski i tak dalej. Ja tutaj powtarzam, że nie mam wiedzy, co to było. Czy to była technika wojskowa? Być może, nie? Ja nie ukrywam, czy to mogła być technika wojskowa. No. Po prostu, mówię, nie jest mi po prostu jako zielonemu ludkowi znane fakt, co to było, co to jest i z czym to się wiązało, więc... Wyglądało jakby niby dzieło człowieka, lot prostoliniowy, tak jak wysoko, może nie orbitalny, bo to nie orbita, ale na wysokich poziomach, a z drugiej strony było to bardzo dziwne, jak na jakikolwiek obiekt, no nasz, tak, jako ziemski, no półdziwne, takie półdziwne właśnie. Chciałem jeszcze tylko nadmienić, że no, też mam teleskop, w ogóle mam kasę Grino, mam też na obserwacji, no akurat mi się na teleskopie nie zdarzyło się nic widzieć, ale też teleskop patrzę i też... Nie miał pan tego teleskopu pod ręką wtedy w czasie tej obserwacji, prawda? Nie, wtedy jeszcze nie miałem, a poza tym ten kasek nie jest fajny, bo widać w dzień i w nocy, bo to jest dzienno-nocny. Jeszcze wtedy go nie miałem. Jako kupię, ale dobrze, że pan sięgnął po te lornetki. Tak, dużo mi rosyjską lornetkę miałem, radziecką jeszcze. Jeszcze jest jedna relacja, ale to już może nie będziemy jej zapisywać. Samolot pasażerski, też mam go na lornetce i widzę, jak metalowa kulka zbliża się z jego jednej strony, po czym odbija się do góry i znika. No to chyba nawet u Damiana Treli w książce tej ostatniej Tajemnice Dolnego Śląska jest opisany podobny przypadek, z tego co pamiętam. Czy nie wiem, czy u niego w książce, czy na blogu, ale też chyba z takim obiektem, który podleciał do samolotu i w pewnym momencie odbił w bok.
Tak, ten odbił do góry i mówię, tutaj akurat wiem o takich przypadkach, czy przypadku tutaj, może nie tyle znam, ale wiem, że takie rzeczy miały miejsce. Obserwacja, którą ja miałem, po prostu nie spotkałem się z nią wcześniej. Nie? No też czasami o takich zdarzeniach donoszą, może nie z załogi samolotów, ale pasażerowie. No i jakoś to tam się przedostaje do badaczy. Dobrze, to ja w takim razie, ja prześlę to nagranie tutaj ufologom naszym polskim i będą już się z panem kontaktować osobiście. Dobrze, jeżeli mają pytania, niech dzwonią, ja odpowiem na każde pytanie. Jeżeli mamy działać, to działamy. Dokładnie. I to tyle, jeśli chodzi o zdarzenie ze Słupcy z 2020 roku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej obserwacji, a jeśli sami macie jakieś swoje relacje o obserwacjach UFO, zapraszam do kontaktu z Radiem Paranormalium. Teraz przechodzimy do prezentacji drugiej z przygotowanych na dziś rozmów. Będzie to obszerny fragment rozmowy ze słuchaczem, który podzielił się relacjami dotyczącymi różnego rodzaju zdarzeń. Natomiast dziś poznamy jego relacje ze zdarzeń związanych z UFO. Zapraszam do słuchania. Zacznę od początku, to jest sfera duchowości. W wieku, ile ja miałem? Pierwsza klasa, między pierwszą a drugą klasą podstawówki lub jeszcze w przedszkolu. Tego nie pamiętam dokładnie, ale babcia mi to opowiadała, mama opowiadała dokładnie. Po prostu miałem taki przypadek to trwało pół roku lub dłużej. Leżąc, spałem z babcią. Mama pracowała, spałem z babcią. Ogólnie babcia mnie wychowała, spałem z babcią. No i tyle. Powiedzmy tak. Kładąc się, nie mogłem zasnąć. Słyszałem cykanie budzika. Babcia miała taki stary budzik i ta wskazówka, jak przeskakiwała, to robiła taki odgłos. Cyk, 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 cyk. Wie pan, o co chodzi. I wtedy czułem, że przychodzą do mnie jakieś istoty. Dzieckiem byłem. Pamiętam do tej pory ten stres, jaki przeżywałem. Przychodzi ktoś pod moje łóżko. Przychodzi ktoś pod moje łóżko i patrzy. I czułem. I mówię, babciu, oni idą. Babcia mówi, Piotru, śpi, nikt nie idzie, pomóż się. Ja mówię, babciu, oni idą. I czułem, że ktoś coraz bliżej mnie jest. Wstawałem, płakałem, budziłem się. I to trwało, no powiem panu, podejrzewam, że pół roku. No tak z perspektywy czasu podejrzewam, że pół roku tego, co dopowiadam babci, mamę, babcia nie żyje już. Babcia w końcu wezwała medycyny pomogły, a potem babcia wezwała tak zwaną szeptunkę. Na wiosce, wioska obok, mieszkaliśmy na wiosce, wioska obok była tak zwana szeptunka. Przyjechała starsza pani, jej znajoma de facto. Wzięła jajko, położyła na mojej głowie i odmówiła jakąś modlitwę, której nie słyszeliśmy po prostu w myślach. To jest z pokolenia na pokolenie dla szeptunek przekazywane. Z matki na córkę, nie może być inaczej na tę osobę. Wie pan co? Spokój. Od tamtej pory spokój. Cisza, nic więcej nie było tych dziwnych zdarzeń. Pan tylko wyczuwał jakąś obecność, tak? Nie widział pan jakby fizycznie tych istot? Nie, fizycznie nie. Ja czułem. Ja czułem, że ktoś idzie do mnie, po mnie, chce mnie zabrać i tyle. I te cykanie zegara. Coraz głośniejsze. W miarę mojego czucia, jak ktoś się zbliża bliżej, te cykanie było głośniejsze. To pamiętam. To cykanie mogło się wydawać głośniejsze, bo się słuch jakby wyostrzał. W miarę usypiania. Tylko, że ja nie spałem. Ja nie usypiałem, ja nie mogłem zasnąć. O co chodzi? No to wiadomo, w takich cichych warunkach zmysły się dostosowują. Rozumiem, że po odprawieniu tego rytuału całkowicie jakby momentalnie. Momentalnie, tak, dokładnie. Jeszcze wrócę na chwilkę do babci. Babcia miała róże. To jest taka choroba na nodze, czerwona plama wielka i to może być pochodzenia rakowego lub nie, tak? I ta sama pani, która mi tym jajkiem nad głową jeździła, też dla babci położyła materiał z lnu i podpaliła. Nie mogliśmy niczym tego wyleczyć, po prostu. Mama, lekarze, różne środki. Podpaliła ten materiał z lnu, on się zapalił, takie opiłki w górę poleciały. Po tygodniu babci noga się zagoiła. No i tyle. To tyle na temat szeptunek. Możemy przejść do następnej historii w takim razie. Oczywiście. Nie podam dokładnie, ale pan skojarzy pewnie. I to już było, jak byłem starszy. Wtedy już tak naprawdę zacząłem zainteresować się tematyką właśnie, którą się interesujemy. Pamięta pan zdjęcie? Chodzi o
ojca, który robił zdjęcie i na to mam świadków, dwóch kolegów, bo razem byliśmy we trójkę, dla córki na łące po prostu. Chyba to było w Anglii. Coś kojarzysz, że chyba Lucian Znicz to opisywał nawet. Chyba tak. I zrobił zdjęcie. Jedno, drugie, trzecie, tam wiadomo. Starym aparatem, starego typu na kliszę. I po wywołaniu w tle za córką stał człowiek w stroju kosmity. Pamięta pan to? No taki człowiek w stroju kosmonauty chyba bardziej. Tak to chyba wyglądało. Tak. Nie kosmity, kosmonauty, przepraszam. Dokładnie. I od tego momentu bardzo interesuję się tematyką właśnie związaną z tego typu rzeczami, ponieważ bawiąc się w wieku, to już było 13 lat bodajże, no biegałem z chłopakami, akurat jadąc poszedłem i była wielka taka góra. Wielka góra po prostu i tyle. I biegaliśmy, taka ścieżka dołem prowadziła, biegaliśmy tą ścieżką i nagle takie wielkie światło zza tej góry, nie z góry, tylko zza tej góry jakby się pojawiło i identyczna postać, ja później fakty skojarzyłem, jak z tego zdjęcia zaczęła z góry schodzić. Uciekliśmy tak bardzo wystraszeni. Odprowadzał mnie jeden kolega, drugi kolega i jego babcia do, ja miałem kilometr może do miejsca, w którym mieszkałem. Jakie to były roki, jaka to była miejscowość? To była Czerwonka, to jest warmińsko-mazurskie, Czerwonka. To jest wioska, mała wioska. Czerwonka położona niedaleko Biskupca. Ja jestem 77 urodzony, miałem... Czyli to musiał być rok chyba 90. Między 12 a 13 lat. 1989 albo 1990, jakoś tak. Dokładnie. Bo to było jakoś, to było, jaka to była pora roku, pan pamięta może? To było lato. To było lato i ja przerażony wpadłem do domu, do babci, babcia mówi, ale tu może hut. Huta niedaleko. Później tak sprawdzając sobie, analizując, przecież żadnej huty w okolicy u nas nie ma w regionie. Żadnej, że łuna jakaś, huta, coś. Ja mówię, Boże, nic. Ja bym sam może był, może przewidzenie, może coś, ale we trójkę uciekaliśmy jak. Rozumiem, że to były taki świetlisty obiekt, którego szczegółów wyglądu nie dało się jakby dostrzec, tak? Nie, to była łuna. To była łuna wychodząca zza góry. Słońce już zachodziło. Wiem, że było ciepło, słońce zachodziło. I to był tak jakby pan podświetlił coś od tyłu latarką. I ta postać. Ta postać jak z tego zdjęcia, co z fotografii, tylko że on... Tak, wypisz, wymaluj taki cień jakby kosmonauty, tak? Dokładnie. Czy może jakoś rozmawialiście później z kolegami w swoim gronie, co to mogło być? Czy jakby temat poszedł w zapomnienie? Nie, temat nie poszedł w zapomnienie. My rozmawialiśmy... Później urwał się kontakt między mną a dwojgą kolegów, z którymi właśnie tam byłem. Ale spotkałem się po 5 latach, 6, no plus minus i zapytałem, pamiętacie chłopaki, jak uciekaliśmy do waszej babci, a później wszyscy mnie odprowadzaliście, bo ja sam bałem się wrócić? No pewnie, że pamiętamy. Każda wersja jest identyczna względem wyglądu, sceny, względem tego, co było. Był identyczny kosmonauta, po łące na polu, zadupił, przepraszam za wrażenie, szedł kosmonauta w naszą stronę w tamtych czasach. Relacje z Czerwonki niektórzy z państwa mogą kojarzyć, ponieważ tuż po zapisaniu nagrania z rozmową całą relację streściłem na łamach naszego serwisu uforelacje.pl, w którym zbieramy i udostępniamy relacje o obserwacjach UFO z terenu Polski. Po krótkim przerywniku przejdziemy do wysłuchania obszernych fragmentów kolejnej rozmowy ze słuchaczem, który podzielił się relacjami o obserwacjach UFO z całego swojego życia. Będzie to swego rodzaju ufologiczna, paranormalna spowiedź. Słyszymy się ponownie już za chwilę. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Najbliższe pół godziny spędzimy ze słuchaczem, który dość obszernie podzielił się opisami zdarzeń z udziałem UFO i zjawisk łączonych z tym fenomenem z całego swojego życia. Szczególną uwagę zwracają tutaj zdarzenia z okresu wczesnego dzieciństwa. Zapraszam do słuchania. Ja tak do pana dzwonię w sumie z takim czymś, że ja po prostu od czasu do czasu widuję różne dziwne obiekty na niebie i nie wiem sobie skąd to się bierze i dość często mi się zdarza coś dziwnego zauważyć od dziecka w sumie już. Parę rzeczy już mam nagranych, bo w pewnym momencie zdecydowałem to po prostu wszystko nagrywać i tak po prostu dzwonię do pana z relacją. To może zacznijmy może wygodniej będzie panu jakoś chronologicznie polecieć, bo pan ma dużo tych relacji do przekazania? Bardzo dużo. Mam takie, bo to było troszeczkę, to było dawno temu i mam takie dwa zdarzenia. Jeden to był właśnie taki sen, bardzo dziwny sen, jak byłem dzieckiem. Ja miałem, tak może szybko panu opowiem, ja miałem coś takiego kiedyś, że jak ja na przykład byłem dzieckiem, ja bardzo często chorowałem. Co roku, tam jak była zima, to chorowałem, musiałem mieć jakieś zastrzyki, od pielęgniarka przychodzi do nas do domu. I pamiętam, że kiedyś mi się właśnie przyśniło, że po prostu jestem na statku porwany po prostu, przez tam, nie wiem, kosmitów czy coś i oni mi dają jakąś kroplówkę. I pamiętam, że ja się wtedy obudziłem, byłem wtedy dzieckiem, obudziłem moją mamę, tato, mamo, oby UFO mnie porwało, tak wtedy mówiłem, wiedziałem co to jest. I właśnie tak mówiłem, że mnie porwało, i faktem nie wiem, czy to był tylko sen, czy nie był sen. No aczkolwiek muszę stwierdzić, moja mama może też tak potwierdzić, czy moi rodzice, mój tata też, że przestałem chorować od tego momentu, z ręką na sercu i to było tak realistyczne, tak samo miałem też drugi sen, jak już byłem starszy, to było jakoś tak 6-7 lat temu i jak ja się obudziłem, to ja bym mógł rękę sobie uciąć, że to nie był sen. Teraz, z biegiem czasu naprawdę, to się wszystko zaciera, bo nie jest człowiek pewny. I drugi właśnie, po tym zdarzeniu właśnie, tylko nie mogę sobie tak przypomnieć, czy co teraz opowiem panu o tym zdarzeniu było przed tym snem, czy sen był po tym, ale to wiem, że od tego się wszystko zaczęło, że ja po prostu widziałem taki bardzo dziwny obiekt. On był jakby cały czerwony, tak jakby świecący, jakby metal świeci, jakby rozgrzany metal świeci, coś w ten deseń. Miał takie czarne, skośne szyby i miał jakby takie dwa z tyłu silniki i to po prostu przyleciało nad moją głową. Pamiętam, że ja wtedy byłem też ze swoimi rodzicami i jakoś oni tam byli po prostu zajęci rozmową ze sobą. To też nie pamiętam, czy to były lata 90. czy troszeczkę po, ale pamiętam, że byłem mały i ja mówię, mamo, tato, szybko, chodźcie zacząć, bo UFO leci i znowu to samo. Oni niestety nie stali, powiedzieli, że to samo, machnęli ręką. Niestety, nikt właśnie tak często się zdarzało czasami, że komuś właśnie musiałem komuś po prostu pokazać i ktoś po prostu mnie ignorował. A potem jakby tak, nie wiem, dużo miałem właśnie różnych rzeczy, widziałem naprawdę dziwne obiekty. Strasznie dużo parę mam właśnie nagranych dziwnych zdarzeń, jakieś na przykład skupy światła. To chyba było bodajże 2 lata temu widziałem, na niebie zamieśnięte to mam nagrane. Kulę jako obiekt, taką szarą, przelatującą, też mam nagrane. Niebieskie światło, nie wiem czy pan pamięta, jak się kiedyś w internecie pojawiło, że tak dużo relacji było właśnie z takim dziwnym niebieskim światłem za chmurami? No chyba nawet do Radia Paranormalium taka relacja też dotarła z nagraniem. Pamiętam, że chyba prezentowałem to nawet w Mówią Świadkowie w którymś odcinku. To też byłem świadkiem takiego zdarzenia 2 razy. Widziałem jakby trójkątny na przykład obiekt, też mam zdjęcie tego wykonane. Niestety wykonałem nagranie, ale nic na nim po prostu nie widać, tylko zdjęcie się utrwaliło. Jest jakby takie miejsce, gdzie przechodziłem, jakby tak mnie zaczepiło właśnie coś, że jest taki gwiazdozbiór dziwny w takim trójkącie, albo ja dość często właśnie przez takie rzeczy już zacząłem patrzeć w niebo. Jak przechodzę, tak jakoś mnie ten wzrok przyciąga do tego nieba. I właśnie też widziałem i to tak właśnie dziwnie się zdarza, że na przykład jak ja zaczynam patrzeć na takie obiekty, to one zaczynają na przykład jakby ruszać się. Jakby to stało w miejscu i ja spojrzę na przykład jak widziałem ten trójkąt, czy takie jakby gwiazdy. Trójkąt się składające. Spojrzałem, to tak się wydawało super daleko, to tak jak ja spojrzałem, to tak było jeszcze zatrzymane przez chwilę. No i tak po sekundzie, po dwóch, jak na to się patrzyłem, to zaczęło tak w dół schodzić i znikło mi po prostu za budynkami z oczu. A tak po linii prostej schodziło? No tak, tak, po prostu było zawieszone jakby bez ruchu. I tak mówię, kurczę, dziwne te gwiazdy, nie widziałem nigdy takich na niebie i po prostu jak ja to zauważyłem, takie mam po prostu odczucie, że to tak zaczęło powoli w dół schodzić i zaszło mi za budynki. A czy jest takie zdarzenie, które jakoś szczególnie panu utkwiło w pamięci, które chciałby pan przekazać, jakby bardziej szczegółowo? Tak, mam takie jedno, to pamiętam, byłem wtedy z 2 znajomymi, siedziałem sobie, stałem sobie po prostu w miejscu, to też w Anglii było, w Wielkiej Brytanii.
I to właśnie, bo ja chcę panu powiedzieć, że na przykład jak ja widzę te rzeczy, to nie jest tak, że na przykład ja je tylko widzę, tak? I czasami one po prostu, to jest taki dziwny zbieg okoliczności po prostu, że to nie jest tak, że ja na przykład 24 na dobę chodzę i patrzę w to niebo i ja to po prostu widuję, tylko naprawdę jest taki zbieg okoliczności, że czasami na przykład jak teraz, co zaraz panu powiem, że ktoś mi powie, o zobacz co to leci i faktycznie coś dziwnego leci, że ja na przykład, no nie wiem, no jakoś to mnie przychodzi cały czas, no i to jest właśnie dziwne i zastanawiam się cały czas, kurczę, o co chodzi. No i to było właśnie tak, że stałem z dwoma właśnie kolegami, nie powiem, bo piwko sobie po prostu piliśmy, gdzieś tam sobie fajnie gadaliśmy, tak ten... I nagle kolega mówi tak, mówi, zobacz co to leci. To było takie, no strasznie to było dziwne. Całe szare, tylko że, nie wiem, jak, taki kolor jak beton ten pojazd miał, w literę P, jakby odwróconą P, bo to z, jakby z, od prawej strony do lewej mi leciało. I to było tak, właśnie jak litera P, no strasznie dziwne, jest takim jakby okiem, czarnym okiem. No nie wiem, no ciężko to trochę opisać, mogę to panu namalować. Tak jakby kształt litery P tak jakby kształt litery P z takim czarnym punktem po środku, tak? Tak, tak, tak. Takim jakby, takim półkolem, jakby, nie wiem, takim półszybą, takim półkolem, no, no dziwnie strasznie to wyglądało. No pierwszy w ogóle, jakby ja też przez to wszystko, co ja po prostu widuję, to też się interesuję i szukam podobnych rzeczy, to nigdy w życiu nie znalazłem nic podobnego. W żadnych jakichś relacjach, czy na przykład na internecie gdzieś tam szukałem, czy coś, to no, nie zdarzyło mi się nigdy w życiu ujrzeć jakiegoś tam na zdjęciu, czy gdzieś podobnego obiektu. No strasznie to dziwnie wyglądało. Nasuwa mi się takie pytanie, no, czy w momencie, gdy towarzyszą panu jeszcze jacyś inni świadkowie, bo tam pewnie jakoś dyskutujecie potem o tej obserwacji, tak? Prawda? No właśnie w tym momencie dziwne, że to było, nie wiem, no nie rozmawialiśmy o tym za dużo. Ja po paru miesiącach, po dwóch czy po trzech bodajże mówię, panowie, kurczę, pamiętacie co udzieliliśmy? Dlaczego my w ogóle o tym nie gadamy? No przecież to było tak dziwne coś i to tak, nie wiem, no dziwne, nie wiem. Jakby oni nie chcieli, nie wiem, tak mówię, no nie wiem, tak, o kurczę, co to leci i jakoś tak się nie... No. A czy oni w ogóle pamiętają, czy no coś takie, że coś takiego dziwne było, czy po prostu jakby uleciało im to z pamięci i sobie nie przypominają? Nie, właśnie bardzo wymijająco jakby odpowiadają. No nie wiem, jakby mam to tak, na przykład mówię, kurczę, pamiętasz, co to leciało, no kurde, co to było, nie wiem, jakieś UFO i tak jakoś, to tak... No mały, ja na przykład jestem takim typem człowieka, że chciałbym śledztwo zrobić w ogóle w tym sprawie, co to było, a jak ty to pamiętasz, coś, a oni tak, coś widzieliśmy, dziwne, no i po temacie. Ale bez jakby wymieniania się szczegółami, co kto zobaczył, o to mi głównie chodzi, czy jakoś wymieniacie się szczegółami, jak z perspektywy każdego z was ten obiekt wyglądał? Nie, szczerze mówiąc to nie. Tak, jakbym... Pan chciał jeszcze wysłuchać, to mógłby panu opowiedzieć o tym drugim śnie? Oczywiście, jak najbardziej. Gdyby pan chciał? Jak najbardziej. To też właśnie, no to też było tak dość dziwne, bo to tak troszeczkę panu wszystko powiem od początku. To było tak, że miałem taki jakby okres w życiu i to było tak 6-7 lat temu, no może 8 do tyłu, tak dokładnie nie pamiętam, ale był taki okres w życiu, że tak, nie wiem, no przez jakieś 2-3 miesiące czułem się tak bardzo, nie wiem, taki miałem bardzo ciężką, zamuloną głowę. Już sam nie wiedziałem, co to jest, czy to jest depresja, czy nie depresja. No miałem takie różne skojarzenia i po prostu tam szukałem w Google czy coś, co to jest. No i pamiętam, że poszedłem spać, ja wtedy byłem w Polsce, bo akurat w Polsce, w Częstochowie byłem, bo z Częstochowy pochodzę. I pamiętam, że położyłem się spać i miałem strasznie realistycznie, bo tak, że pamiętam właśnie, leżę na stole w takim ciemnym pomieszczeniu i mam takie właśnie wspomnienie jakby w tym śnie, że ktoś mi tam po prostu majstrował gdzieś tam z tyłu głowy, prawda? Coś tam mi wbijał, jakąś igłę. Tak do końca nie pamiętam, takie same przebłyski. No i potem jest taki jakby ten sen, jakby się kontynuuje i jest bardziej realistyczny, że wszystko pamiętam dokładnie. Ja pamiętam, że miałem taki paraliż, jak paraliż senny jest. I ja po prostu, bo ja też na przykład jak miałem wcześniej paraliż senny, ja to jakby umiałem przezwyciężyć, bo miałem kiedyś, no taki okres miałem w życiu, że też miałem te paraliże senne wcześniej. Ja już się nauczyłem po prostu wybudzać z tego paraliżu, że powoli i ja tak samo zrobiłem leżąc na tym stole w tym śnie, że się wybudziłem z tego paraliżu i byłem w takim jakby pokoju całym ciemnym i tam było właśnie takie jakby przejście bez drzwi. I tam było światło po prostu, no jakiś korytarz, światło. Przeszedłem przez ten korytarz i ja wtedy czułem, mówię, kurczę, ale się wpakowałem, gdzie ja jestem. Pamiętam, że tak cały czas powtarzałem i byłem strasznie, strasznie wystraszony. I nagle właśnie przychodziły koło mnie właśnie takie istoty a la szaraki. Większe, mniejsze, mieli właśnie takie różne, nie to tak, że tak samo wyglądali, tylko mieli właśnie różne rysy twarzy, były większe, były mniejsze, te szaraki. A ja pamiętam, że byłem tak przerażony, ale oni na mnie nie zwracali uwagi. Więc ja po prostu szedłem do przodu, strasznie wystraszony, do przodu, ale...
taką mi trochę pewność dało to, że właśnie oni na mnie uwagi nie zwracali. Cały czas sobie powtarzałem w duchu, gdzie ja jestem, dlaczego ty mówię, ale się wpakowałem, coś tam. No i szedłem i był taki winkiel właśnie na lewo. Zaszedłem za ten winkiel na lewo i pamiętam, że nie wiem, czy to była jakby jakaś toaleta czy coś, tam właśnie jeden z nich tak stał i na mnie się spojrzał. I w momencie, kiedy się na mnie spojrzał, to mnie paraliżujący wręcz strach ogarnął. I on tak spojrzał na mnie, z powrotem głowę wziął jakby przed siebie i drugi raz spojrzał, jakby wiedział, że coś jest nie tak, że ja nie powinien tam być, że jestem wystraszony, jakby poczuł to, że coś jest nie tak. Ja w tym momencie jakby spanikowałem, wziąłem, jakby na niego się rzuciłem, żeby on po prostu, nie wiem, nic nie wiedział i w momencie, kiedy ja się na nim rzuciłem, zacząłem go bić z tego strachu, alarm się włączył i pamiętam, że oni właśnie jakby wszyscy się koło mnie pojawili, te szaraki, więcej, tak, tylko że oni byli tacy przytępieni jakby, tak chodzili i tak się, nie wiem, dziwnie na mnie patrzeli, coś tam i tak właśnie w grupie na mnie patrzeli i pamiętam, że wtedy się człowiek jakiś pojawił, tak jakby antyterrorysta w jakimś takim, nie wiem, no tak jakby antyterrorysta ubrany z jakimś pistoletem we mnie wymierzył, ja tak rękę wystawiłem przed nim, mówię, nie, proszę, nie zabijaj mnie, i on strzelił, ja się potem obudziłem. I właśnie ciekawostka, jak panu mówiłem o tym wszystkim, że w tym głowie mi tam wcześniej tam grzebali, coś tam jakieś tam nakowali czy coś, nie wiem, to ja potem cały dzień miałem właśnie mrowienie w tej głowie. W tym miejscu, gdzie właśnie, tak mi się wydawało, w tym się miałem to wspomnienie, cały dzień miałem mrowienie, jakby tak mrówki, nie wiem, jakby mi ścierpniało i by mi tak mrówki przychodziły. I jeszcze, jak panu powiedziałem wcześniej, że miałem tak, że po prostu miałem taką ciężką głowę przez te 2-3 ostatnie miesiące, to wszystko jakby znikło od tego momentu. Czułem się tak lekki, świeży, dobrze się czułem. No całkiem inaczej. A badał się pan może w tym miejscu jakoś? Sprawdzał pan, czy tam nie ma jakichś zmian? Tak, sprawdzałem. Sprawdzałem, nie było, no nic, nie było nic, zero. Po prostu ani wszystko śladu? Wyglądało tak samo. A też właśnie nic, ani śladu. No też, bo też sobie pomyślałem, że może jakaś blizna, może trochę włosu będzie brakować, coś. Nic nie było. Nic, no nic, ale miałem to uczucie właśnie takie w środku tego mrowienia. No i to jest właśnie, no ja teraz panu jak opowiadam tą historię, ja jestem taki, no troszeczkę, też jestem podekscytowany, ale tak troszeczkę emocjonalnie bardziej spokojny. Jak ja opowiadałem na przykład mojemu tacie od razu, no bo to było dla mnie strasznie duże przeżycie. Ja byłem pewny, że ja tam byłem na tym statku i no nie wiem, no ja byłem pewny, ja byłem w 100% pewny, że coś się stało. Ja byłem, no teraz, no po latach, jak się człowiek zastanawia nad tym coraz więcej, chociaż no nie wiem, no. Kurczę, nie wiem, może to był sen, ale no nie wiem, no te mrowienie, to wszystko, to jest takie, no, strasznie dziwne. I ja wiem, jak to może brzmieć na przykład z drugiej strony, czy dlatego ja się tak dużo długo na przykład nie mówiłem nikomu o tym, tylko tam na przykład najbliższy, no bo też ja wiem, że ktoś może pomyśleć, że nie wiem, że jakiś jestem, nie wiem, zalnięty albo coś, tylko że ja tak, no, poza tym, że naprawdę nie widuję takie dziwne rzeczy, ja panu potem mogę na maila wysłać różne tam, co tam mi się udało złapać, to też miałem właśnie takie przeżycia dziwne. No, bardzo by się przydało podesłać. Bardzo by się przydało podesłać te materiały, najlepiej jakby było jeszcze z opisem dokładnym okoliczności sporządzenia tych zdjęć. Nie tak, to są nagrania, zdjęcia. Ja też nie mówię, że ja to wszystko, co ja widzę, to nie da się jakoś racjonalnie wytłumaczyć, bo może pół z tych rzeczy po prostu ja nie mam takiej wiedzy, że to jest na przykład, nie wiem, satelita albo coś. Ja po prostu nie wiem, tak? Ale no... Niektóre są naprawdę, no dziwne, bardzo dziwne. No mnie się w tym roku zdarzyło zauważyć coś, co wyglądało jakby gąsienica poruszająca się po niebie, a to się okazało, że to Starlinki były, zmieniły jakby wygląd. Ostatnią rzecz, jaką zaobserwowałem, to panu też wyślę na maila, to było takie jakby światło od samolotu i tak mi przykuło uwagę, bo akurat poszedłem coś tam chyba do drugiego pokoju, bo tam akurat saszetki dla kota trzymam, żeby wziąć saszetkę. Nakarmić tak mi przykuło, kurczę, i to też właśnie było w Anglii. I to było takie jakby światło, a panu to tak opiszę, potem on sobie zobaczy. To było światło jakby od samolotu, tylko że nie czerwono-niebieskie, tylko białe cały czas. I ono tak, z prawa na lewa i ono na lewo za bardzo było. Jakby tak do przodu i się bardzo cofało. Więc tak przykuło moją uwagę, mówię, kurczę, czy to samolot, czy nie, bo też nie uważam wszystkiego za UFO, prawda? I to, że zdarza mi się takie zdarzać, to ja naprawdę jestem normalnym człowiekiem. Nie mam ten jakiś, nie wiem, no nie mam jakichś problemów psychicznych, bo to ja wiem, jak to może brzmieć, że na przykład, że ktoś tam ten co jakiś czas widzi takie rzeczy. No i właśnie to światło się tak cofało i tak, kurczę, mówię, co to jest? Mówię, helikopter? Mówię, no niemożliwe, no bo samolot czy helikopter cały czas się rusza do przodu, prawda? A to tak światło się tak dziwnie cofało do tyłu za bardzo. No, i no można to jeszcze spróbować się wytłumaczyć jakby czymś z zabawą, dronem. No chyba, że... No może to był dron. Też zależy, jak duże było odległość, jak duże to było światło, bo jeżeli to była duża odległość i duże światło, to już na drona raczej chyba można wykluczyć.
Mi się wydaje, że to było tak na odległość samolotu, minimum helikopter, ja na przykład tak niżej leci. No, też nie umiem tak jakoś tego dystansu, no, pan zobaczy to nagranie, to jest dość bardzo dziwne. I to potem zaświeciło całość. Całość zaświeciło, światło przestało migać, zaświeciło i tym światłem leciało takim, bo to było w nocy, tak? To nie było ten. Bo czasami jak samolot leci, to też się tak światło na przykład, słońce się od niego odbija, tak? I tak zaświeciło, i tak świeci. No to nagle zaświeciło, nagle to tak dziwnie zaświeciło takim ciepłym światłem, no i przeleciało. To wyślę potem panu, naprawdę, no dziwne. Tak samo mam też nagrane, kule światła, to ja naprawdę dość często widuję. Takie na przykład przylatujące jak gwiazdy, tylko że one są jakby, tak mi się wydaje, z perspektywy, no, że one są niżej, na przykład też jak niżej niż samolot, gdzieś pomiędzy na przykład, nie wiem, 20 piętrem, a 30, może troszeczkę wyżej, no nie wiem, no ciężko mi też właśnie tą wysokość stwierdzić i też często widuję właśnie takie światła. Też mam nagrane właśnie jakieś takie srebrne, dziwne, stojące punkty w miejscu. Nie wiem, też ja nie mówię, że to nie są na przykład balony, prawda? Bo może balony, ale koszy dziwne, że to tak w miejscu stoi, na przykład nie porusza się z prawa na lewo, tylko że w miejscu stoi nad budynkami i akurat, nie wiem, no naprawdę dziwne mam też. No, wyślę panu wszystkie te nagrania, żeby potwierdzić też moje słowa, bo ja wiem, jak to może brzmieć. Że jak ktoś od czasu do czasu mówi dziwne rzeczy, to tak różnie może to brzmieć, prawda? No, dokładnie. To ja w takim razie będę czekał na nagrania, tak jak mówię, w miarę możliwości z dokładnym opisem wykonania każdego z tych nagrań. Nasuwa mi się jeszcze takie pytanie odnośnie tych relacji z dzieciństwa, tych snów. Bo tam na początku, jeżeli dobrze pamiętam, było coś ze snami o porwaniu przez UFO. Czy pamięta pan, pamięta pan może jakieś szczegóły takie, nie wiem, wyglądu tych obiektów wewnątrz, czy też postaci, jeżeli pan jakieś widział? Tak, widziałem postać, właśnie też, tak jakby, no taki szarak, tylko że on nie był taki jak na przykład gdzieś tam na zdjęciach, czy jest narysowany, on miał rysy twarzy. Strasznie takie miał policzki, kości policzkowe miał wysunięte do przodu. Taką miał wąską brodę. Miał, no strasznie miał takie rysy, takie, nie wiem, jakby panu to opisać, takie słowiańskie te rysy, że takie te policzki, kości policzkowe miał właśnie wysunięte do przodu. No miał te takie duże czarne oczy, ale miał takie bardziej, nie takie nijakie, jak na przykład się rysuje, czasami opisuje, tylko że on miał po prostu, no miał rysy twarzy. I strasznie dużą miłość czułem, taką pozytywną energię, nie wiem, no bezpieczeństwo. Czułem się jakbym na przykład, nie wiem, to była moja mama, powiedzmy, w tamtym czasie, tak? Nie czułem się ani zagrożony, ani nic. I on mnie, pamiętam, tak po głowie pogłaskał 3 razy, że chce przekazać. Nie wiem, czy ja to usłyszałem, wiedziałem po prostu, że on chce mi pomóc. Że on mi tak jakoś, nie wiem, czy nie pamiętam, nie chcę kłamać, czy to było telepatycznie, czy nie powiedział, czy nie, w tym śnie. I że wiedziałem, że on chce mi pomóc i pogłaskał 3 razy po głowie, żebym się nie bał. I dał mi krotówkę. Ja od, naprawdę to, może moi rodzice potwierdzili, od tego momentu przestałem chorować. I ja nie chorowałem naprawdę przez długi okres. Ostatni raz, jak potem jak zachorowałem, to jak miałem już, nie wiem, z 26 lat, 25 lat, to na grypę zachorowałem. A tak, to ja nawet nie byłem przeziębiony. A wcześniej miałem problemy cały czas, co roku pamiętam, musiałem brać jakieś antybiotyki, byłem taki chorowity, zaszczyki, pielęgniarka przychodziła do domu. No tego momentu, od tego snu się skończyło. Ale to wszystkie tego typu sny tak wyglądały, tak pokojowo, czy zdarzały się jakieś budzące lęk, wizje? Też miałem tak parę razy na przykład, no, że ja miałem parę razy właśnie takie sny też, że ja się tych szaraków bardzo bałem, no strasznie paraliżująco się brałem, no, ale potem też miałem, no dużo miałem właśnie takich dziwnych, na przykład miałem też jakiś taki sen, że jakbym, nie wiem, był na takim gdzieś tam wokół góry i jakby był naprawdę inny rasy kosmitów i ja się z nimi witałem, jakby ktoś mnie tam chciał przedstawić z nimi, tak? I był właśnie ten szarak i ja taki pierwszy, co ja go zobaczyłem, to poczułem taki straszny lęk i mówię, kurczę, ale potem tak do niego podeszłem, mówię, nie, no mamy tu już za sobą, czy już się nie boję was. I drugi właśnie też, ten kosmita, to był też sen, to już nie było tak realistyczne, jak się obudziłem, a nic, nikt pan mnie tam źle nie zrozumie, ale drugi to był jakby taki modliszka. To było właśnie tylko, że ja się tak strasznie tej istoty bałem, strasznie istoty, i ona właśnie, co mi się pierwsze skojarzyło, że jej głowa była właśnie podobna, jak papież ma taką, czy biskup ma tą czapkę swoją, nie wiem jak to się nazywa, z takimi przedziałami, to ich właśnie, tak, to ich głowa była identyczna w tym kształcie i pamiętam, że jak czym bliżej podchodziłem do tej istoty, to straszną miłość czułem. Straszną miłość czułem i przytuliłem po prostu tą istotę, ta istota przytuli mnie i tak jakby mi się skojarzyło, że już wiem, skąd mi się chrześcijaństwo bierze i z tą energią miłości, żeby każdy się szanował, że właśnie, no tak mi się, nie wiem, tym się skojarzyło. Ale takie jeszcze negatywne miałem, to też mi się na przykład śniło, że obudziłem się na przykład
u mojej babci na przykład pokoju, jeszcze świętej pamięci, jak żyła, bo czasami na fotelu tam siedziałem, książkę czytałem i przy niej po prostu jeszcze na fotelu mi się zdarzyło przysnąć. Ona, moja babcia tam sobie gdzieś radio słuchałem i pamiętam, że się obudziłem w tym śnie i tam balkon właśnie był w tym pokoju od strony tam babci, to balkon był i że miałem też tak, że się przebudziłem, właśnie, że miałem najpierw paraliż i potem z tego paraliżu się znowu wybudziłem i jestem w tym śnie, ale wszystko jest tak normalne, no nie jest tak pomieszane jak to czasami śnie, że nie wiadomo gdzie jestem, bo faktycznie szafa, gdzie powinna stać, to stała i to tamto. I pamiętam, że właśnie tego szaraka znowu też na balkonie zobaczyłem, ale to ja wtedy już paraliżujący strach, to taki jakby, nie wiem, no jakby mi jakiś cios, no strasznie się bałem, że nie mogłem się ruszyć i pamiętam, że też znowu przezwyciężyłem ten strach i czym bliżej do tej istoty się wtedy przychodziłem, to ona się bardziej bała mnie i się wybudziłem w końcu, jak do niej blisko podszedłem. No to takie dziwne, chyba najbardziej negatywne, pamiętam. A tak ta nody na tym statku, to też niech pan mnie, to no też czułem wielki strach, jak tam byłem, z panem opowiedziałem, że tam z tą igłą coś tam mieszali, no to jak tam ich zobaczyłem, no to, no nie wiem, w ogóle się swojsko nie czułem, no strasznie to było straszne przeżycie, pamiętam. No to potrafią dosyć mocno tego typu przeżycia odbić się na psychice świadka. Był kiedyś na YouTubie, niestety musiałem go zdjąć, 10 odcinek audycji Mówią Świadkowi, tam to był w ogóle najdłuższy odcinek tego podcastu, no i tam też słuchaczka dosyć mocno, dosyć dużo tego typu historii przekazała, też one bardzo mocno się odbiły na jej psychice, na jej zdrowiu później, także bez względu jakby na to, czy to się odbywa rzeczywiście, czy tylko jakby w obrębie snu, to jak to jednak no, potrafi dosyć mocno zrobić wrażenie. A nasunęło mi się takie pytanie, czy pan się interesuje może tematyką ufologiczną, tak jakby? Tak. No to wszystko w sumie miało, no tak, po tych zdarzeniach to strasznie się zacząłem interesować. Po tych zdarzeniach pan się zaczął dopiero interesować, nie jakby przed... Znaczy, kiedyś też jakby zanim, nie wiem właśnie, czy to było przed, jak byłem ten właśnie mały, co miałem to pierwszy z tym obiektem i z tym snem zdarzenie, no bo już tam jakąś telewizję pamiętam, że to były lata też 90, leciało niedowiary, no to jest i wydaje mi się, że albo zaraz po tym oglądałem, albo przed też mogłem oglądać. No bo to mogło tam jakoś się też przedostać, prawda, do... Być wpływ, tak? Kanałem bocznym do podświadomości, że to tak ujmę, mogło się przedostać i jakiś tam wpływ mieć na pana przeżycia, na jakieś tam pana wizje senne. No ale jeżeli pan tego doświadcza przez całe życie, no to chyba ciężko to zwalić, że tak powiem, na karb programu. Nie wiem, naprawdę, bo ja też jestem jakby otwarty na sugestie i nie mówię też, że nie wiem, że ja tam na przykład byłem albo coś, ale no strasznie, no ja wiem, co ja widziałem i dlaczego ja na przykład, ja mam takie cały czas pytanie, dlaczego ja to na przykład obiekt na niebie widuję, dlaczego akurat idę i coś, nie wiem, to nie jest tak, że naprawdę, że ja się patrzę, tylko taki zbieg okoliczności, ja akurat głowę przykręcę, spojrzę się, ktoś na przykład trzeci mi pokaże, ja na przykład jestem świadkiem takich dziwnych rzeczy, no nie wiem. No to jest dla mnie trochę zastanawiające. Ale też nie mówię na przykład, też myślałem, żeby na przykład iść na hipnozę regresyjną, tak? Jak dobrze mówię, żeby właśnie do tego snu, nie wiem jak to w ogóle się odbywa, czy jak to wygląda, ale że do tego snu właśnie, nie wiem, nigdy nie byłem w ogóle na takich rzeczach, to nie wiem, czy bym wrócił, czy nie wrócił, ale chciałbym właśnie coś takiego sobie myśleć, żeby się na takie coś właśnie wybrać. No myślę, że warto choćby, żeby poznać jakby genezę, skąd się tego typu wizje biorą. To by dużo mogło wyjaśnić, naświetlić pewne rzeczy. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie w ogóle jakoś tak naturalnie mają tendencję do dostrzegania tego typu zjawisk. Coś takiego niektórzy mają, że na przykład moja mama czasami też widuje, a przynajmniej widywała w przeszłości tego typu jakby obiekty. Było coś takiego, kiedyś to chyba nawet opisywałem jakoś tak ogólnikowo w którejś audycji, że jakoś ćwierć wieku temu mieliśmy jakoś z siostrą, ja miałem, nie wiem, 8 czy tam 6 lat, siostra miała coś 5, 4. Bawiliśmy się, zjeżdżaliśmy w zimę na tak zwanych dupolotach. Tam dosyć spora grupa innych dzieci też była, byli też ich rodzice. I mama pomiędzy blokami na blokowisku, to było niedaleko blokowiska, zobaczyła taki jakby klasyczny latający dysk. Już nas chciała zawołać, w momencie, gdy się odwróciła z powrotem do tego dysku, to już go nie było. Także wydaje się, że niektórzy... No wydaje się, że niektórzy jakby naturalnie są predestynowani, można powiedzieć, do obserwowania tego typu rzeczy. Chociaż prawda też, że mama miała za sobą w dzieciństwie doświadczenia z pogranicza śmierci, także to mogło też jakoś wpłynąć. Nie wiem, czy pan coś takiego pamięta? Jakieś takie zdarzenie? Nie, raczej...
też mam kiedyś właśnie też... też widziałem takie właśnie, jeszcze chciałem wspomnieć szybciutko, bo pan mi opowiedział o tej historii z pana mamą, że zawołała szybko, to też miałem taką sytuację, że ze swoją byłą partnerką, akurat się tam sprzeczaliśmy się jakoś na ulicy i za nią taki obiekt, duża kula jakby światła, tak jakby, nie wiem, żarówka LED-owa, coś takiego, taka kula, taka super świecąca, ale jakby taka kula światła właśnie leciała. Ja akurat się z nią kłóciłem. Ja jestem też tak towarzystwie postrzegany za trochę za takiego śmieszka, prawda? Ja się z nią akurat kłóciłem i mówię, w trakcie tej kłótni mówię, kurczę, zobacz co to leci. Ona do mnie tak, serio? Mówi, w takiej sytuacji sobie jaja robisz? Mówię, naprawdę odwróć się, zobacz, jak się odwróciła, to przeleciało. Bo też miałem taką śmieszną właśnie sytuację, że... Dało jej nauczkę, można powiedzieć. No. Tak jeszcze, co mi utkwiło w pamięci, to widziałem też takie dwie czerwone jakby kule. To też, tak szybko jakbym panu mógł powiedzieć, to też było takie dziwne. To najwyżej panu potem, to co nie mam nagranego, to potem panu wyślę rysunki. Nie jestem tam jakimś super artystą, ale to tak mniej więcej każdy będzie wiedział. To też miałem no, takie rysunki poglądowe też mogą być. Tak, tak, tak. I tak właśnie szedłem sobie ze sklepu, pamiętam już do domu, to też było właśnie w Wielkiej Brytanii i spojrzałem sobie na lewo i były jakby takie dwie kule koło siebie i one jakby były połączone ze sobą, to było tak jakby, najbardziej jakby to tak przedstawić, co ja znam tutaj w życiu, no to jakby od auta tylniego czerwone światła jak są, okrągłe, to były takie dwie kule koło siebie, czerwone w środku, troszeczkę jakby pomarańczowe, no takie może nie pomarańczowe, ale troszeczkę, no było widać troszeczkę bardziej czerwony pierścień na okrągło, ale delikatnie. I ja tak patrzę, ale to było tak strasznie dziwne, że jak ja na to spojrzałem, to ja czułem, że to coś patrzy na mnie. I to było zdziwione, ja tak odczułem, że ja byłem zdziwiony, to było zdziwione i nagle, ale to z taką impetem, z taką prędkością dziwną, to jakby na dół poleciało, no w dół po prostu poleciało za blok. I tam za blokiem jest taka polanka. Jak będę miał czas, to ja panu tam wszystko sfotografuję mniej więcej i ja panu pokażę, jak to jest ta polanka. To jest taka, no mały kwadrat, tam jest jakieś boisko, coś tam naprawdę to nie wiem, ile to może mieć. To jest, nie jest jakoś tak, nie wiem, nieskończone. To jest strasznie to małe, jak nie wiem, może ze 30 metrów, może nawet nie. To ma. I aż stałem jak wryty, to poszło po prostu na dół i w momencie, pamiętam, że to też było takie nietypowe, bo tej warwi raczej się burze nie zdarzają. I burza była z tyłu, czyli z przodu takie czyste chmury, a z tyłu była burza. Ja tak poszedłem na dół, ja się strasznie poszedłem, bałem się, nie wiem, czy uczyłem taki strach, żeby iść za ten blok, ale no spojrzałem, nic nie było. Nie wiem, też nie wiem, może to był dron, może nie, ale to z taką właśnie, no nie wiem, no dziwny dron, prawda? Takie dwie świecące kule by było i to z takim prędkością strasznie na dół poleciało. A to były duże kule? No, kurczę, nie wiem, jakby to tak, no... No duże, no na tej wysokości to myślę, to było też tak, na takiej wysokości, nie wiem, trzech, nie wiem, tak jak może faktycznie jak drony latają, tak nie wiem, no, wyżej niż wieżowiec 10-piętrowy, może jak dwa wieżowce, 20 pięter tak do góry to było. No i to było takie, jak wtedy jak na to patrzę, no to takie, no, nie wiem, jakby takie, jakby bałta koło siebie, może troszeczkę mniejsze, dwa maluchy, o, coś tak mniej więcej obok siebie. To nie było jakoś tak super. Rozumiem, że nie wydawały, taki, no. Nie wydawały jakiegoś dźwięku, nie? Nie, nic. Nic. To tylko że to z takim impetem spadło w dół, że nie wiem, no przez ten obraz tego też się, no mogłem wyobrazić, no nie wiem, no jak to opisać, to czułem tą prędkość po prostu, nie wiem, no strasznie, nienaturalnie szybko. Jakby tak, nie to, że to się rozpędzało, tylko no, nie było w ogóle jakby pomiędzy tej prędkości, a zaczęcie tego spadania w dół, to nie było, no jakby, no nagle, to tak jak przetknięciem palcem, mrugnięciem okiem, no nie wiem, to sekundy na sekundę to się, tak jakby wiedział, że ja na to patrzę, to patrzało jakby na mnie i na dół z impetem strasznym. Tak jakby reagowało na pana obecność i zachowanie. Tak, tak. I tak samo właśnie jak ten trójkąt, to był w tym samym miejscu, tylko patrzyłem w inną stronę. Ja panu potem też zdjęcie wyślę tego trójkąta. Zdjęcie zamazane, bo ja chciałem zrobić filmik, przypadkowo zrobiłem zdjęcie, potem na tym filmiku nic nie było widać. Dlatego to zdjęcie jest trochę zamazane, ale widać, że to no, jest tam obiekt. I ten, i właśnie to też, spojrzałem na to i kiedy na to spojrzałem, to zareagowało. Jakby, tylko że tamto to było, te kule dwie to były blisko, bo to było, wydawało mi się, zaraz za blokiem. Tamte, ten trójkąt, to mi się wydawało, nie wiem, no w innej miejscowości, coś olbrzymiego. Ale to tak samo zareagowało i w momencie, kiedy ja się spojrzałem, była chwila pauzy, że to się jeszcze nie ruszało i potem zaczęło schodzić w dół. I tak samo te kule, ale to te kule z impetem. Tamto powoli zaczęło schodzić, zeszło. Dobrze, tutaj, nie mam tutaj pytań do tego zdarzenia na razie. No naprawdę, no nie wiem, no, kurczę.
No, też zdarzało mi się kiedyś słuchać relacji, gdzie słuchaczka opisywała, jak obiekt praktycznie podleciał pod jej okno w bloku takim mieszkalnym w Tychach. Także różne formy te zjawiska potrafią przyjmować. No tutaj trzeba wykluczyć, ewentualnie trzeba rozważyć opcję, że mógł to jednak być dron, no tylko że dron z takimi wielkimi światłami, no tak. To... No nie, a może jakiś, nie wiem, przerobiony, bo ja też nie chcę jakby komuś narzucić, że to są kosmici UFO, ja jestem też otwarty, ja sam szukam odpowiedzi. O, jeżeli to jest coś naprawdę coś nowego, ja też bym chciał wiedzieć, dlaczego, nie wiem, co to jest i dlaczego ja to widuję, bo to też ja też jakby nie jestem jakimś takim fanatykiem, też szukam jakby odpowiedzi, no bo jestem normalnym człowiekiem i po prostu nie wiem, dlaczego ja takie rzeczy widuję. Strasznie mnie to zastanawia i myślę o tym. No to jest całkiem, muszę panu powiedzieć, zdrowe podejście, całkiem sensowne, bez takiego jakby nastawiania się, że to koniecznie muszą być kosmici, no tak? Tak, właśnie, no bo może podejrzewam, że połowę może tych zdarzeń, po prostu ja nie mogę, nie wiem, no może nie mam takiej wiedzy po prostu, że coś to było takiego, że jakbym zobaczył to naprawdę, to bym się uśmiechał, ale jak głupi jestem, no, jakie UFO, prawda? No można spróbować też to tłumaczyć, przynajmniej ten zdarzenia senne można tłumaczyć tym, jakie wrażenie ten program wtedy w dziecięstwie na panu wywarł, bo jednak dziecięce... Ale też właśnie o tym myślałem, tak, też właśnie o tym myślałem, że... Tylko, że no tak, ma pan rację, myślałem o tym wcześniej, tylko, że potem może, no bo to jest taki, kurczę, trochę skomplikowany temat, bo może ten program wywarł na mnie jakieś też wrażenie, miałem potem ten sen, ale to też nie, jakby wiem, co ja widziałem, ja jestem przekonany, że mi się na przykład, no nie przewidziało, no bo to takie rzeczy widziałem i teraz może być teraz tak, że faktycznie ten program miał na mnie jakiś tam wpływ i przez to mi się przyśniło i widziałem jakiś obiekt. I taki zbieg okoliczności, prawda? No też tak a może być też powiązany tak być. Z drugim, a nie musi na przykład. No też to można wziąć pod uwagę. Także wszystkie opcje są możliwe. Z tym słuchaczem jeszcze się kiedyś usłyszymy w odcinku poświęconym bliskim spotkaniom z nieuchwytną siłą. Na koniec dzisiejszej audycji pozostawiłem relację, co do której nie mam pewności, czy ona się już gdzieś w innej audycji nie ukazała. Jest to relacja, którą znalazłem jakiś czas temu na jednym z moich dysków. Nagranie nie jest oznaczone jako wykorzystane, stąd moja decyzja o prezentacji na sam koniec odcinka. Wysłuchamy nagrania z 2016 roku, w którym jeden z naszych słuchaczy opisał obserwacje UFO nad Piotrkowem Trybunalskim na początku lat 80. W 81 roku lub drugim, bodajże sierpień, gdzieś koło 20 sierpnia, była taka informacja w gazecie Tygodnik Piotrkowski. To było na internecie, ktoś też zapisał, ale to było na początku, jak internet powstał. Ktoś tą informację powtórzył. I w Tygodniku Piotrkowskim w środę okazało się później, że było UFO nad Piotrkowem. Podany był kierunek, w którym kierunku poleciało. No i chciałem akurat taką informację tam powiedzieć. Czy jest to do znalezienia tej informacji możliwości? Nie. Wie pan, bo to było w 81 roku lub drugim, ja tego też nie pamiętam, ale było opisane w gazecie. I że my żeśmy z kolegą to od 30 km od to poleciało i goście z Piotrkowa Trybunalskiego, taką informację była na internecie opisana, już się nie znajdzie, bo już jest gdzieś to wycofana, że UFO było nad Piotrkowem, dzielnicy jakichś radziejów i poleciało w kierunku Rozprzy. Wie pan, ja też nigdy z tym nie kontaktowałem, ale my żeśmy to faktycznie 30 km parę minut dalej, o tej godzinie tam polał dalej widzieli. Później był zwrot tego w innym kierunku, bo to już było lat ile? Bardzo długo, nie? No, ale mówię panu, że to było dwóch, że nas, dwóch widziało nas, no to kolega i ja, kolega już nie żyje, ale mniejsza z tym. No była taka informacja, gościu z bloku to obserwował, podał na miary, w którym kierunku leciało i dosłownie to pokonało 30 km, my żeśmy później też to widzieli. Ja tą gazetę czytałem, miałem w ręce, szczerze mówiąc. To była godzina około 12 to było. No, rok to mógł być 81, drugi to pan, bo w internecie pamiętam datę, bo też ktoś to opisał w internecie. Jak nastał internet, to ktoś też opublikował to. Tak samo opisał to, może ta sama osoba, Piotrkowa, i podał rok i data, wszystko się zgadzało, to co ja pamiętam. A teraz no to już nie mam, no to mówię, pytam, że takie informacje, bo wie pan, dużo to jest takich bajkopisarzy, wie pan, coś pisał, nie? To jest taka ściema wielka, no, dla mnie to, ludzie piszą te bzdury takie, że się słuchać nie chce tego. No mówię, no to się mówię, odezwam, akurat to na internecie tak szparałem, to mówię pan, mówię, odezwam się, może gdzieś jest coś odnotowane, bo tam w tym waszym razie mówicie, że jest coś, że są informacje takie i takie, no to powinno być wszystko odnotowane, nie? Tam słuchałem z dwóch audycji. No ale to było faktycznie, no to było przeze mnie i przez kolegę
To znaczy nas było parę osób, to było tak intensywne światło. Mogę tylko panu tak, jak pan przeżycie, no bo wiadomo, świetnie pana wyglądało, nie to już popularne. To nie było dużej średnicy. Tylko z tego, co tak obserwuje się w tym całym internecie, te dyski całe, to by tam to był dysk światła. I to przyleciało za domami było. My żeśmy to pobiegli we dwóch tam za posesję i to już zatrzymało się. Było na niskim pułapie około 40 metrów. Tak, moje takie. Średnice mogą mieć to 5-7 metrów, więcej miało. I jak się oddalało, to ruszało tak pociąg elektryczny i przyspieszało najpierw na początku bardzo wolno. Później oddalało się z taką szybkością, że do dzisiaj takiego, nie ma takiego czegoś techniki. Że przypuśćmy 300 metrów przed nami, już później się poruszając do 20 km, to w sekundę, taki jak pocisk. A proszę mi powiedzieć, ile było tych obiektów? Jeden. Tylko jeden. I ten gościu napisał w gazecie. My żeśmy się już później rozeszli. Napisał w gazecie, ja w środę czytałem to w gazecie. Mówił, że to cośmy widzieli, nie? Gościu napisał, że było w kierunku jakiejś dzielnicy, ale nawet nie wiem, jaka dzielnica jest tam w Piotrkowie, bo to jest akurat moje powiatowe miasto, to napisał, że to dzielnica Radziejowice czy Radziejów, coś takiego. No ja nie. Tak i tak jest na internecie opisane, nie? Tylko tego się nie znajdzie na internecie. Jeszcze 7 lat temu to było, może 5, 7, nie wiem, ale już później to wie pan, tak było z tego na że różne rzeczy pisywałem, to nie wyskoczy. A było pisane i tak gościu napisał, on to z bloku i podał kierunek, w którym kierunku, nie? No to akurat w moim było. A ilu było świadków tej obserwacji? I dwóch świadków było. To znaczy widziało 4 osoby, ale tam były wypite. Widzieli to światło, może tylko, że przedostawało się przez budynki, nie? To było jedno światło. Nie można tego określić, bo pojazd, tylko to było dysk świetlny, tak można określić. A czy ten obiekt emitował jakieś dźwięki? Nic. To było tak, jak mucha by przeleciała i by ją słyszał tego pojazdu, nie było słychać, jak ruszał. Bo on był, jak myśmy dobiegli tam z 5 metrów do końca posesji budynków, to już było w powietrzu zawieszone. Nie emitowało światła na dół, tak mi się wydaje, tylko było istym światłem. Energia bardzo duża, jak siedlówka. I później ruszyło w poprzek, to znaczy do... Jakbyśmy patrzyli, to przed nami poprzek i zakręcało pod kątem stopni w kierunku od tamtego przejazdu, to można powiedzieć w kierunku, gdy to mówię, w stopniach. Najpierw 90 stopni, później skręcało i w kierunku Sukolejowa, tak można powiedzieć. No nie za pan bolany. To stało w miejscu, myśmy dobiegli. I później stało jeszcze z pół minuty i ruszyło. Ruszyło takim wolnym, takim jakby się przemieściło i powoli zaczęło przyspieszać. I tak do 300 metrów tego ruchu na półkrągło. To było takie, jeszcze trwało to przypuśćmy 2 sekundy. No sekundy, 2 to jest długo. Raz i dwa. A ta trzecia sekunda, po trzecią sekundę można liczyć, to było gdzieś zasięg do 30 km. Że później tylko się kropka zrobiła. Tylko było ziu i kropeczka. Można powiedzieć, że pokonało sekundę 20 km. Nie, no ja mówię, bo wie pan, ja akurat nie tu ściemywali, bo co mi to wie pan, ja mam 52 lata, nie? To co mi tu ściemywali, jak to było w 81 roku, nie? Jeszcze przed wojskiem rok czy dwa tam pamiętam. Bo ja tu nieraz mówiłem synom, nie? To mi tu ściemy, wie pan, że ja nic całym nie wypili, bo tam mowa mnie. Ja mówię, słuchajcie, my to pierdzieli, jak później w gazecie czytałem, nie? To było zwrotnie, nie? No bo w niedzielę to było, a w środę był tygodnik. No, pamiętam, że w środę wychodził. No nie, no my żeśmy to nie potwierdzili, bo to było po stanie wojennym roku, bo to był nie wiem, czy jeszcze stan wojenny, czy już nie był, chyba już nie był. To było napisane albo 70 rok, albo 71. To mogę głowę sobie wziąć. Na pewno to nie było 79, absolutnie 80 albo 81. 81, no, być może 82, ale raczej to mogło być pierwszy, tak po środku. No nie jestem myśli, kiedy pójdę do archiwum do Piotrkowa, powiem, gdzie to jest nawet. Pytam, czy jest coś, jeszcze jakiś archiwum znaleźć, nie? No ale no komu tu, nie pan, się nic nikomu nie udowodni, nie? To wie pan, no ja tą informację, była nas tam dwie osoby, co to faktycznie się widziało. Chociaż koledze raz przypominam do mnie, no było coś tam, bardzo już też nie pamiętam wiele. I no tylko taka rzecz, że tym się różni, że wie pan, to się działo, ktoś to opisał w Piotrkowie, a ja mieszkam 30 km od Piotrkowa, nie? Opisał na miary, że było UFO nad Piotrkowem, no to była komuna, nie? No to wie pan, jest dziwne, że coś takiego w ogóle wypuścili w gazecie, to mnie dziwiło. No i my żeśmy to widzieli i ja tą gazetę miałem, informację widziałem na internecie. W tej chwili ani gazety nie mam, ani informacji nie mam. Tylko mówię do pana, to pierwszy dzwoni. I poza tym co ja mogę, no, palcem sobie ruszyć w bucie. Bo wie pan, no chociażbym tą gazetę znalazł, to i tak nikomu nie udowodni się, że nie, bo nie mamy zdjęcia, nie mamy nic, nie? No. Tak, no może ktoś też inny widział, no, tylko że dziwię się, że to nie,
Tam na internecie żaden wzmianki już tam nikt za tym nie opisał. W tych czasach, jakby to było dzisiaj, to bym jeszcze myślał, że jakaś technologia teraz jest, nie? Ale w tamtych czasach nie było takiej technologii, żeby to się poleciało bezszelestnie w takim kierunku, wie pan. To tylko o to chodzi, nie? Bo to wie pan, jedni by gadali, że samolot, jedni to, a wtedy, wie pan, ja widziałem nisko samoloty z łasku, bo tu nie raz latały. Wie pan, w takim pułapie, jak to było, to jest taki huk, jak odrzutowy przeleci, to odrzutowy pół tego szybkości miał. Bo nie raz widziałem, jak one z łasku oblatywały, to tu wracały. Tam gdzieś do pilicy i z powrotem, no to jak się zdążył odwrócić, to jeszcze go się działo tam po tym. A to było, myślę, że do 3 razy szybciej. To mogło rozwinąć później szybkość do 3000 km, nie? No nie wiem, jaka odległość można pokonać 30 km czy 20 sekundy, nie? No to by trzeba było przeliczyć. No ale mówię, on pierwszy to wstał, nie? Jeżeli by dobiegli, to wstał, bo to było światło za budynkami. Jeżeli by powiedzieli, co się dzieje, nie? Dobiegliśmy, to było zawieszone w powietrzu dysk, nie? Dysk światła, no i nie można więcej... Stało, najpierw stało. Jakżeśmy dobiegli, to stało. I żeśmy chwilę stali, dopiero po 2-3 sekundach ruszył. Może nawet 4, tego nie mogę określić dokładnie, ile to było, ale był moment, że to było zawieszone w powietrzu. Później z powolutku zaczął się przemieszczać, ale wolną szybkością, tak jakby samochodem ruszał. I później każdą już, tak pociąg elektryczny, tak można określić, jak pociąg elektryczny, że on cały czas przyspiesza, nie? No i później już to przyspieszenie to było, załóżmy, pokonanie 500 metrów od tego momentu ruszenia, to było na półkolu pokonanie. Nie prostej linii, tylko na półkolu i później po prostej. Przed nas, nie? To znaczy w kierunku, jakby się patrzy wzrokiem. I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje o spotkaniach z UFO. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o przedstawionych dziś historiach, a jeśli macie jakieś swoje relacje o spotkaniach z nieznanym i chcielibyście się nimi podzielić, gorąco zachęcam do kontaktu z Radiem Paranormalium. Mówił do Państwa Marek Sękiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i YouTube, a także na kanale Radia Paranormalium na Telegramie. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. radio.paranormalium.pl. Numer gadu-gadu 3608 8002, 3608 8002. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.